Cześć, witam Was serdecznie w makijażu na powitanie miesiąca. Witamy już wrzesień. No i sprawa wygląda tak. Tak jak widać, generalnie wzięło mnie na fiolety, no bo wrzesień, wrzos i tak dalej, wiecie, tą drogą pobiegły moje myśli. I naszukowałam sobie tutaj kilka kosmetyków. Oczywiście, jak zawsze, jest to cała mieszanka firm i tak dalej, ale dzisiaj, no, główną rolę w makijażu zagrały dwie palety, właściwie w sumie jedna paleta. Paletka od Too Faced, która nazywa się Chocolate Bonbons, czyli ta taka z serduszkami. O, prezentuje się to tak, może zakryję to lusterko, żeby Wam tu pokazać. O, paleta prezentuje się tak. No jest taka bardzo słodziutka. Chodziło mi głównie tutaj o róże i fiolety, ale nie wykorzystałam tylko tej paletki w makijażu, ale troszeczkę się tutaj wspomogłam też paletką z Make Up Revolution i tutaj z tej paletki wykorzystałam sobie ten najciemniejszy fiolet. No a poza tym mamy też kosmetyki z Benefitu, z Isadory, no Make Up Revolution, jest też Avon. No także mieszanina, oczywiście w trakcie makijażu wszystkie zobaczycie. No i troszkę Wam o nich poopowiadam. Okej, to tyle jeśli chodzi o wstęp. Zapraszam na makijaż, na powitanie września. Zaczynam od podkładu i dzisiaj użyję podkładu z Sensai. On jest taki bardzo delikatny, taki wiecie, druga skóra, więc jak na tę porę roku to w sam raz, dlatego że po pierwsze ja nie mam za dużych zaczerwienień dzisiaj, więc nie bardzo mam co zakrywać. A po drugie on tak fajnie się stapia z kolorem mojej skóry. Ja mam odcień Soft Ivory. Właśnie dlatego, że ten podkład jest taki leciutki, to jest fajny, no przynajmniej jak dla mnie, bo jeśli lubicie takie mocno kryjące, no to nie spodobałby Wam się i na pewno by Wam jakoś tam za dobrze nie służył. Ale on właśnie tak fajnie ujednolica kolory, po prostu to jest taka, wiecie, taka druga ładna skóra. W ogóle nie widać, że mamy podkład na twarzy, a jednak ta buzia jest taka, wiecie, ogarnięta, nie widać tam żadnych jakichś niepotrzebnych kropek, przebarwień, żadnych takich nieładności. O, tak fajnie ujednolica. I jednocześnie nie robi żadnej maski. No, zobaczcie. Tak na pierwszy rzut oka nie widać, żebym coś miała w ogóle na twarzy, prawda? No i to jest właśnie cudowne w nim. Bardzo podobne właściwości ma podkład z Benefitu ten Hello Flawless, ale tamten w tej chwili byłby dla mnie troszkę za jasny, no bo tak troszkę mnie, wiecie, gdzieś tam słońce złapało. Ja się co prawda staram nie opalać, ale no to siłą rzeczy, jak się gdzieś tam chodzi, nawet idziecie na zakupy, to coś zawsze chwyci. No więc troszeczkę mnie tutaj podbrązowiło. Jeśli tak, to można w ogóle przy takiej bladej cerze, jak ja mam nazwać, ale wiecie o co chodzi. Po prostu złapałam troszkę słońca i tamten byłby za jasny, natomiast ten jest teraz idealny i pod względem kolorystycznym, no i właśnie ze względu na właściwości. O. Jak widzicie, wygląda to tak. Generalnie to jest taka, no jedna warstwa, gdzieś tutaj jeszcze coś tam dociepałam tak trochę, ale to jest tak, wiecie, rozprowadzone, że w sumie, no, daje to jedną warstwę, wygląda to tak. No i korektor. Z korektorem, powiem Wam, miałam problem, bo generalnie większość korektorów mam raczej takich jasnych. Najciemniejszy, ale to też w sumie trudno mówić, że ciemny, tylko najciemniejszy spośród tych, które ja mam, to jest podkład korektor z Kiko i to jest 01. To się nazywa, moi drodzy, Soft Focus Concealer. Taki, wiecie, o, w pisaczku taki wypstrykiwany. I on jest, widzicie? Jest taki troszkę żółtawy, no i tak jak mówię, jest najciemniejszy spośród tych, które ja mam. Brałam jeszcze pod uwagę fakt, żeby ten korektor dzisiaj był taki lekki. I to jest w ogóle bardzo dobry, po co dzisiaj z tym podkładem? To jest bardzo dobry korektor, bo on i fajnie wygląda, do wieczora ładnie wygląda, wiecie, pod okiem, nic się tutaj nie waży. Załamania żadne nie włazi, no ja oczywiście zawsze utrwalam korektor, więc no to też trzeba brać pod uwagę. Mam jeszcze tutaj jakieś takie przyciemnienia dziwne i zagłębienia. Może tutaj jeszcze coś dołożymy. Tutaj na te dołki takie. Tylko to wklepę. No może trochę lepiej, ale to będzie jeszcze mniej widoczne po przypudrowaniu. No i mamy to. Słuchajcie, jeśli chodzi o puder, to tu wzięłam dzisiaj puder z Avonu z serii Lux. Pomyślałam, że dawno w ogóle u mnie na kanale nie było kosmetyków z Avonu, a generalnie jeśli chodzi o kolorówkę tej firmy, to właściwie bardzo ją lubię. No i jeśli chodzi o ten puder, to mój odcień to jest Fair Silk. On jest bardzo lekki, na twarzy w zasadzie jest niewidoczny. Nie zdarzyło mi się, żeby on się gdzieś tam, wiecie, zważył, żeby się coś nieładnego nim stało. Tak jak mówię, generalnie kolorówka z Avonu jest w porządku. Dawno, dawno temu, słuchajcie, to cienie z Avonu były takie
Średnie. One były takie słabo napigmentowane, wiecie, tam trzeba było się namachać, żeby w ogóle jakiś kolor było widać, ale teraz to też się zmieniło i cienie również są fajne. Ja na przykład bardzo lubię te takie czwórki z Avonu, te małe takie paletki kwadratowe. Bardzo fajne. Są jeszcze teraz w wakacje jakoś w którymś z katalogu pojawiły się takie fajne wersje kolorystyczne. Ja ich nie mam, ale bardzo mi się te kolory podobają. No ale zmierzam do tego, że generalnie kolorówka Avonowa jest naprawdę teraz taka w porządku na poziomie. Nie są te kosmetyki jakoś bardzo drogie. O, zobaczcie, no ten puder na buzi wygląda tak. Podkład, korektor, puder. No wygląda to w ten sposób. W zasadzie jakbym się nie chciała malować, to mogłabym to tak zostawić, wiecie, i zabrać się za różne domowe rzeczy. No ale oczywiście ja się dzisiaj mam tutaj zamiar dalej pomalować. Zobaczcie, no wydaje mi się, że ładnie ta skóra wygląda. Wygląda tak zdrowo, jest ujednolicona. Dobra, i teraz bronzer, co ja tu naszykowałam. Przygotowałam sobie bronzer z Isadory, tylko to nie jest pełnowymiarowa wersja, tylko to jest miniatura. Ja ją kupiłam dawno temu, ja wiem, znaczy dawno temu, tak ze 2, może nawet 3 lata to będzie w takim zestawie. To był taki zestaw, taki powiedziałabym na wakacje. I właśnie w tym zestawiku była ta miniaturka bronzera i był jeszcze taki pędzelek typu kabuki, też bardzo uroczy, mam go do tej pory gdzieś. O, bronzer wygląda tak, taki fajny do ocieplania skóry, właśnie taki wakacyjny. I to jest dokładnie 45 Highlight Tan, czyli taki, wiecie, opalająco rozświetlający, tak bym go określiła. I jeszcze jedna rzecz, bardzo ładnie pachnie, tak troszkę waniliowo. W ogóle kosmetyki z Isadory, jeśli chodzi o makijaż twarzy, mam na myśli tutaj dokładnie bronzery i róże. Isadora wypuszcza tak sezonowo takie różne ładne kolekcje limitowane, wiecie, z jakimś ładnym wzorkiem, z jakimś tam fajnym motywem. No, takie przyjemne te kosmetyki dla oka są. Jeśli chodzi na przykład o cienie, czy nie wiem, coś do ust, to w zasadzie nie mam wzruszeń w żadną stronę, w takim sensie, że ani mi się one jakoś tam bardzo podobają, ani mi się nie podobają. Po prostu bardzo lubię ich właśnie bronzery i róże, bo tak jak mówię, te limitowane edycje są zawsze takie ładne. No i teraz może róż. Słuchajcie, wybrałam na dzisiaj Herwanę, dlatego że ona ma taki piękny, zimny kolor, daje taki niesamowity efekt na policzkach, a ja dzisiaj mam zamiar zrobić taki liliowo-wrzosowo-fioletowy makijaż oczu, więc generalnie ten odcień różu będzie mi pasował, wiecie, do całości makijażu. A o różach z Benefitu to chyba raczej nawet nie powinnam Wam opowiadać, bo wszyscy wiedzą, że w zasadzie to są takie kosmetyki klasyka. O, każdy z tych róży jest piękny, piękny na swój sposób. Nie mówię nawet o jakości, bo jakość też jest bezdyskusyjna, ale fajne jest również w nich to, że jak sobie upatrzycie jakiś kolor i kupicie, na przykład ja mam taki zimny, mam koralistę, co tam jeszcze mam? Mam Rokatur, no mam tych róży kilka, to generalnie właśnie każdy ma taki swój charakter i każdy z tych róży można dopasować do innego makijażu, przy czym akurat koralista pasuje do większości, ale fajne jest również w tych różach to, że one są po prostu nie do zdarcia. Na przykład ten, nie wiem ile mam. Pierwszym różem z Benefitu, który za jakiś czas, też nie wiem za jaki zużyję, ja Wam to pokażę, będzie właśnie koralista, ale to z tego powodu, że to jest mój ukochany róż w ogóle i używam go chyba najczęściej, najczęściej spośród wszystkich, jakie w ogóle mam. Koralista i zobaczcie. I naprawdę nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile lat mam ten róż. Fakt, że ja, no tak jak mówię, róży trochę mam, generalnie kosmetyków trochę mam, więc no nie jest tak, że ja używam cały czas tego samego, tylko je zmieniam. Ale mimo wszystko, popatrzcie na to. Może delikatnie widać tutaj, wiecie, no, że pędzelek tu jest moczony, widać jakieś tam takie ubytki drobniutkie. Ale na taki czas, jaki ja posiadam ten róż i na stopień używania go, bo on ma taki specyficzny kolor, więc do zimnych makijaży fajnie mi pasuje, dlatego też dość często go w sumie nawet używam, to w zasadzie to zużycie jest naprawdę niewielkie. Więc róże z Benefitu, tak jak mówię, klasyka i jeśli chcecie zainwestować w jakiś taki jeden porządny, piękny róż, który będziecie mieć bardzo długo, to upatrzcie sobie coś z Benefitu, na pewno nie będziecie żałować. Dobrze, tak się tutaj nagadałam, ale róż nałożyłam, no i teraz rozświetlacze. Mam tutaj całą paletkę, czyli Ultra Pro Glow z Makeup Revolution, no i któryś by tu rozświetlacz dobrać. Tak jak mówiłam, planuję taki wrzosowo-liliowo-fioletowy makijaż oczu, więc może ten albo ten, zaraz zobaczymy. Ten różowy i ten taki bardziej brudny. O, tu jest ten różowy. Wygląda to tak. Może ten. Czyli to będzie ten, jak ja Wam to pokazuję. Nie ten różowy, tylko właśnie ten. Po nałożeniu na skórę to jest ten, który ma takie bardziej fioletowe tony. No i nakładamy. Te róże, te rozświetlacze też są mocarne. O, zobaczcie. Dobrze, to trzeba zawsze dobrze rozetrzeć.
ale efekt bardzo fajny dają te rozświetlacze. No i oczywiście one też są fajne do makijażu oka. Można nimi na przykład podkreślić wewnętrzny kącik albo łuk brwiowy, czy na przykład po prostu nałożyć na powiekę jako cień, jeśli chcecie mieć taki bardzo delikatny, taki dzienny glow rozświetlenie, takie fajne na powiece. To też jak najbardziej się sprawdzają, także paletka jest zacna. Ja się jeszcze, słuchajcie, zastanawiam, bardzo mnie kusi ta paleta rozświetlaczy, taka też się nazywa Ultra Pro, tylko tam jest Ultra Cool Glow, czy coś takiego. W każdym razie tam są właśnie takie zimne odcienie, takie właśnie wrzosy, fiolety, coś błękitnego takiego zimnego. Naprawdę bardzo piękna jest ta paletka i tak sobie myślę, że może się skuszę, za jakiś czas je sobie zamówię. A tym bardziej, że właśnie na stronach internetowych, tak patrzę, czy ja to równo roztarłam, na stronach internetowych, różnych stronach, są często jakieś promocje na Makeup Revolution typu minus tam 15, 20, nie wiem, 30 nawet procent, więc może sobie zakupię. I tym szczęśliwym sposobem mamy makijaż twarzy. Teraz może coś na brwi. No i co, nałożę sobie krepkę Bibo, czyli Eyebrow Pencil, tak się to nazywa. Ja mam odcień 2, boże, nigdy nie pamiętam, jaki ja mam odcień. Tak, 2. Bardzo miękka krepka, ja już ją Wam wiele razy pokazywałam. Generalnie, jeśli chodzi o takie rzeczy do brwi, to w sumie Bibo, Lovely mają bardzo fajne kosmetyki, niedrogie, wiecie, bo to nie musi być jakiś rocket science, po prostu miękka kredka i zrobicie sobie fajny makijaż brwi, a właśnie Bibo i Lovely mają te kosmetyki dobre, takie miękkie, tanie. Jedynym odstępstwem, jeśli chodzi o cenę kosmetyków i makijaż brwi, są dla mnie rzeczy z benefitu, o właśnie, z benefitu kredki. Te kredki, już Wam pokazuję, mam tutaj numer, ja mam 4, Precisely My Brow Pencil. Te kredki są świetne, tak samo K-Brow też jest bardzo fajna, no, ale jeśli chodzi o coś tańszego, to Vibo, słuchajcie, i Lovely, i sprawa jest załatwiona. Nawet jak Wam się szybko, nie wiem, kredka skończy, złamie się, zginie, nie daj Boże, coś tam się z nią stanie, no to wiecie, nie jest to aż taka cena, żeby się człowiek za głowę łapał. Ale jeśli chcecie coś droższego do brwi, takiego z troszkę wyższej półki, to ja proponuję Benefit. Zresztą no Benefit jest właśnie z tego znany, że oni się specjalizują w tych, wiecie, brwiowych klimatach. Nie wiem, czy byliście albo chodzicie może do Brow Baru. Ja czasami jak jestem w Sephorze, tylko oczywiście wcześniej się umawiam, to właśnie do Brow Baru sobie idę i tam pani bardzo ładnie mi tym woskiem, wiecie, wyrówna brwi, po prostu wszystko wyreguluje pięknie. Naprawdę te babeczki tam w Brow Barze tak naprawdę perfekcyjnie i bardzo tak profesjonalnie do tego podchodzą i to jest zawsze super zrobione. Po prostu tam jeden, wiecie, włosek Wam nie wystaje, wszystko jest arcyrówno. Okej, no jak jesteśmy przy Vibo, to może też użyję sobie żelu utrwalającego z Vibo. Eyebrow Fixer. Ten żel, ja Wam kiedyś mówiłam, on jest na początku, jak się go kupię, jak jest nowiutki, świeżutki, przezroczysty, tylko potem no, na skutek tego, wiecie, wyjmowania szczoteczki, dotykania do brwi i wkładania z powrotem do pojemniczka robi się taki mętny, nieładny, ale to cały czas jest dobre, ładnie pachnie. Nic się tutaj nie waża, nic dziwnego, nic się z tym nie robi, więc zakładam, że ten żel jest jeszcze dobry. Przy czym u mnie tak dużo już go nie zostało, więc też niedługo będę musiała go wymienić. Okej, brwi gotowe. No i teraz baza. Baza I Love Stage z Essence. Bardzo dobra baza, taka dosyć gęsta. Ma nieco żółtawy kolor, zobaczcie. O! Ale jak się rozetrze tę bazę na powiekach, to tego koloru za bardzo nie widać. Także nawet jakbyście użyli jakichś jasnych, pastelowych cieni, to nie będzie Wam, broń Boże, ta baza spod cienia przebijać. Tak jak mówiłam, ona jest taka gęsta, ale to jest cecha, którą akurat ja u baz pod cienie lubię. No a przede wszystkim ta baza ma to do siebie, że bardzo dobrze robi to, dobra baza powinna robić, czyli utrzymuje po prostu cienie. O! I dzisiaj tak jak mówiłam, chcę tak wrzosowo, fioletowo coś, no i naszykowałam sobie tutaj w sumie 3 paletki, może zrobię jakąś mieszankę. Generalnie, główną paletą będzie dzisiaj paleta z Too Faced Chocolate Bonbons, czyli o, ta taka serduszkowa. No i stąd użyję większość cieni, szczególnie też kuszą mnie tutaj ten ciemny, taki fuksjowy róż, ten jasny róż, tu jest taki blady kolor, no i jakiś cielistych też tutaj stąd użyjemy, czy brązów. Natomiast jeśli chodzi o dołożenie takich intensywnych fioletów, to naszykowałam sobie paletę, której przedstawiać nie trzeba, bo ona już jest chyba sławna. I tutaj mamy takie kolorki. No, czyli między innymi są tutaj też właśnie fiolety, jakaś tam fuksja, czyli coś, czego dzisiaj potrzebuję. I no dobra, to przechodzimy do makijażu oczu i zacznę od Chocolate Bonbons. Na całą brew, chciałam powiedzieć, na całą powiekę nałożę sobie jasno cielisty kolor. Ten kolor nazywa się Divinity. Po prostu jest to taki cielisty, matowy cień, czyli krok w makijażu, który ja z reguły stosuję. A ta paletka w ogóle
Przecudnie pachnie. No tak słodziutko, czekoladowo, jak no po prostu jak paczka cukierków, czekoladek. Nakładam ten cień aż pod łuk brwiowy, tak dokładnie po prostu na całą powiekę. I zaczynam wyjątkowo od tego właśnie fuksjowego koloru. To jest taki intensywny róż, może taki idący w stronę fuksji, o tak bym go bardziej określiła. Ten kolor nakładam sobie na górną powiekę, taki większy obszar. Na razie go tam jakoś specjalnie nie rozcieram, bo rozcieraniem zajmiemy się później. Po prostu na razie chcę, wiecie, dołożyć jak najwięcej koloru na powiekę. Na wewnętrzny kącik nakładam ten jasny róż. Aha, w ogóle ta fuksja to jest Totally Fetch, natomiast róż, który będę nakładać teraz, to jest Cotton Candy. I to już jest taki mocno, mocno błyszczący kolor. A teraz przejdę do paletki z Make Up Revolution, czyli Violet Chocolate, i nałożę sobie na zewnętrzny kącik ten ciemny, matowy fiolet, to jest Desired. Nakładam go na zewnętrzny kącik i też za pomocą tego koloru już tak buduję sobie kształt makijażu. Tymi górnymi granicami się jeszcze nie przejmuję, no bo jak już wiecie, to będzie jeszcze rozcierane. I z tym kolorem też troszkę zjadę na dolną powiekę. Teraz wracam do paletki z Too Faced i rozcieram sobie górne granice tych fioletowych cieni za pomocą... Za pomocą tego koloru, to jest taka kawa z mlekiem i ten cień nazywa się Almond Truffle. Taki właśnie fajny do rozcierania, na załamanie i tak dalej. No i tutaj się troszeczkę pobawię, żeby te granice ładnie, tak wiecie, rozblendować. Teraz przejdę do dolnej powieki i na centralną część nałożę ten sam, który nakładałam najpierw na górną powiekę, czyli Totally Fetch. O, i jednocześnie sobie ten ciemny fiolet tu troszkę rozetrę. Wewnętrzny kącik nałożę sobie cień też tej palety Too Faced. Cień nazywa się Sprinkles. No i to jest właśnie ten taki brzoskwiniowo-różowy kolor. On jest taki właśnie świetlisty, więc tutaj na ten obszar jak najbardziej będzie pasował. No i właśnie tutaj go nałożę. Na wewnętrzny kącik i pod łuk brwiowy. No i pod łuk brwiowy odrobinę, ale to jeszcze nie jest koniec makijażu, bo generalnie jest mi tu za jasno i muszę sobie czymś przyciemnić wewnętrzny kącik. Uzerkam być może jakiegoś ciemnego brązu, użyję no czegoś takiego. Może być, no i żeby tak, wiecie, tak przydymić to oko, przyciemnić, to użyję jeszcze cienia tego ciemnego brązu, który nazywa się Dark Truffle i nałożę go odrobinę właśnie na zewnętrzny kącik i troszeczkę może też nad linię rzęs. Od razu jest tak wyraźniej, prawda? Jak się tu maluje, to cały czas czuję ten taki słodki zapach. W ogóle lubicie cienie z Too Faced? Ja je lubię bardzo i za jakość, ale oprócz tego w ogóle palety Too Faced podobają mi się pod względem takim estetycznym. One są tak pięknie wykonane zawsze. A ja jestem taką trochę gadżeciarą, więc wiecie. No, chwyta mnie to po prostu. Okej, okay, tak to wygląda. Troszeczkę to jeszcze porozcieram. Czas na linię wodną i tu przygotowałam sobie kredkę z Avonu Color Trend. Taka błękitna, turkusowa, połyskliwa. To jest odcień, który nazywa się Blue Waves. Te kredki w ogóle z Color Trend są takie bardzo mięciutkie. Właściwie wszystkie kredki do oczu z Avonu są fajne, bo są właśnie takie miękkie. I one są dobre i na linię wodną, i do pomalowania na przykład linii górnych rzęs, więc no zależy, co tam sobie chcecie kredką pomalować. Ale kredki Avonowe są naprawdę fajne. Mięciutkie, bardzo przyjemne w aplikacji. Nawet wiecie, malowanie linii wodnej tutaj na dole nie jest nieprzyjemne. To jest generalnie taki, powiedziałabym, średnio przyjemny element makijażu. No przynajmniej ja go nie za bardzo lubię, ale z reguły go stosuję. Ale zmierzam do tego, że nawet ten element makijażu nie jest jakiś nieprzyjemny, bo te kredki są naprawdę mięciutkie i można sobie, o tak wiecie, jeździć po tej linii wodnej i nie ma żadnego nieprzyjemnego uczucia. Wygląda to tak, teraz rzęsy. Nie chcę nakładać eyelinera, żeby tych kolorów sobie nie pozasłaniać, po prostu wiecie, tak dokładniej, mocniej wytuszuję rzęsy i też to da fajny efekt. I tutaj mam tusz z firmy Deborah z serii Formula Pura. Bardzo ładny efekt daje ten tusz, taki właśnie pogrubiająco wydłużający. I to jest efekt, który zbliża się w stronę mojego ukochanego tuszu Vampire's Lovely.
o którym Wam już 1500 razy mówiłam, ale jest naprawdę fajne. Zresztą o, bardzo miłe jest to, że na przykład jak ja coś tak zachwalam i na przykład któraś z Was, czy któryś z Was coś tam sobie kupi z tych rzeczy, jak na przykład właśnie ten tusz z Lovely, i potem piszecie mi, że tak, że rzeczywiście on daje taki fajny efekt i że jesteście bardzo zadowoleni, to jest naprawdę przesympatyczne. Dzięki za tego typu komentarze. Tak, to prawda, tusz z Lovely robi robotę, no ale słuchajcie, ten, tak jak mówię, też jest bardzo fajny i naprawdę zbliża się do tamtego, tylko że no ten tusz z Deborah to nie wiem jaka to jest, nie wiem jaka jest cena tego tuszu, bo akurat ten to ja dostałam w takiej przesyłce od Deborah, którą też tam Wam kiedyś pokazywałam. Nie wiem, ale myślę, że ten tusz to około 5 dych może kosztować. No tak troszeczkę strzelam, ale no te kosmetyki z Deborah, choć one są dostępne w Rossmanach, nie wszystkich, ale są, czyli są to kosmetyki drogeryjne, nie są niestety zbyt tanie, więc tak obstawiam, że to mniej więcej może być właśnie taka wielkość. A tusz z Lovely około 15 zł w cenie regularnej. Zobaczcie. Fajny daje efekt, prawda? A, szczotka jest taka dosyć no puchata, więc też nie każdemu się może spodobać. Dla mnie akurat to jest bardzo w porządku, bo ja takie szczotki lubię. Efekt ostatecznie jest taki. No ja uważam, że bardzo ładny. Co Wy na to? Zobaczcie, tak jak z boku. Tak jakbym miała jakieś kępki nawet doklejone, prawda? Także naprawdę bardzo fajny tusz, no tylko no właśnie minusem może być to, że jest dość drogi, tak przypuszczam. Dobra, zostały nam jeszcze usta. No i ponieważ makijaż oczu taki dosyć intensywny jest i jakby z ustami tutaj już nie chcę, wiecie, kombinować, to przygotowałam sobie taką malutką pomadkę. To jest szminka w kredce, jedna z tych Chubby Stick z Clinique. To jest odcień, już Wam mówię, 06 Whooping Watermelon. Ona jest malutka taka dlatego, bo to jest miniatura. Ja ją dostałam w kalendarzu adwentowym z Clinique. Przecudowne są te kredki. Mam je chyba ze 3 w tych regularnych rozmiarach i one są bardzo kremowe, takie nawilżające. W zasadzie to są takie koloryzujące balsamy do ust, tak. Konturówki też żadne nie nakładam. Tak jak Wam mówię, chcę, żeby usta były takie bardzo delikatne. Przy tym kolorze to nawet można się pokusić o stwierdzenie, że to jest bardziej nie szminka, tylko właśnie bardziej balsam. No ale dokładnie to się nazywa i już Wam powiem. To jest tak, Moisturizing Lip Color Balm, no czyli taki balsam koloryzujący, tak jak powiedziałam. Ale tutaj tego koloru tak nawet za bardzo chyba nie widać. No i moi drodzy, makijaż na powitanie września wygląda tak. No i ponieważ wiecie, we wrześniu kwitnie wrzos, który generalnie jest liliowo-fioletowy, no to mamy w takich odcieniach makijaż. Mam nadzieję, że mój wrześniowy makijaż Wam się spodoba. Piszcie oczywiście, co sądzicie. No i co? I widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, pa, pa!